dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja Sądecka i Rozmowa Dnia, a dzisiaj w naszym studio gościmy pana Michała Słabonia, naczelnika grupy Krynickiej GOPR. Witam serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Zima w pełni, co prawda stoki narciarskie mamy zamknięte niestety, ale GOPR, ratownicy GOPR-u mają pełne ręce roboty. Jakieś takie szczególne akcje w tych ostatnich dniach? Tak, no, te ostatnie, zwłaszcza opady śniegu, które teraz mieliśmy za oknem, dały się dać znaczy nam we znaki, to znaczy mieliśmy kilka zdarzeń, które ostatnio były opisywane nawet w mediach przez nas społecznościowych, choćby wyprawa po 6 osób, które się zakopały samochodem nad Tyliczem, zupełnie nieprzygotowanych, 3 ewakuacja osób tutaj z rejonu zarówno Hali Łabowskiej, jak i z rejonu Runka. No, mieliśmy trochę roboty. Do tej pory mamy 24 osoby ratowane w samym styczniu, także no, dość dużo mamy pracy. Połowę. Mamy połowę stycznia. Po połowie, tak. Właśnie tutaj weszłam na stronę GOPR-u i akcje faktycznie nawet każdego dnia po kilka. To też 4 dzieci zagubionych też była taka dość niebezpieczna sytuacja. Jaworzyna, nie, Przełęcz Krzyżowa, tak? 4 dzieci. Tak, no szukaliśmy tam, bo mama spotkała naszych ratowników, którzy byli na patrolu. No i przekazała informację, że nie ma tych dzieci, gdzieś się zawieruszyły, tak można powiedzieć. No i tych koledzy się włączyli do akcji poszukiwawczej. Co prawda wszystko się okazało, szczęśliwie zakończyło się, że te osoby były tam na dole w rejonie już Krynicy. No ale mówię, to są sytuacje, które my też musimy zakładać, że te dzieci mogą być w górach czy w lesie, no i musimy podjąć wszystkie kroki do tego, żeby te dzieci, czyli każdą osobę odnaleźć. Tak na przykład wczorajszy dzień też jeden z mężczyzn poszedł, utknął z psem w rejonie Runka i też dość prawie 2 godziny szukaliśmy tego człowieka. Udało się go znaleźć, zwieźć spokojnie do Czarnego Potoku, ale też no, już mężczyzna był wychłodzony, bo niestety temperatura w górze, na górę wczoraj była minus 17 stopni. Do tego dochodzi zmęczenie przez brnięcie w takim śniegu głębokim, no i to naprawdę może to się czasami źle skończyć. No właśnie, a warunki w górach są wyjątkowo trudne, tak? Tak, naprawdę. Tu można powiedzieć, patrząc z Nowego Sącza, przez okna na Nowy Sącz, czy nawet okolice, nie widać tej ilości śniegu. Widzimy, że jest ten śnieg, że napadało. Natomiast w górnych partiach Beskidów jest tego naprawdę dużo śniegu, między nami nawet do około metra. Także to już naprawdę trudne warunki turystyczne, dlatego odradzamy poruszanie się bez rakiet, bez nart skiturowych czy nawet śladowych na samych butach, bo naprawdę brnięcie w tym śniegu jest bardzo, no, człowiek się męczy i naprawdę dochodzi do takich sytuacji, kiedy osoby nam zgłaszają, że na przykład nie tyle coś im jest, tylko że po prostu już nie mają siły kontynuować marszu, ani do miejsca, gdzie chcieli dojść, ani do miejsca, skąd wyszli. Także tu są, no mieliśmy dużo takich przypadków. Właśnie, czyli apel pewno nawet do takich turystów, którzy są doświadczeni o to, aby może no, niekoniecznie chodzić w górę, jeśli chodzić o takimi utartymi szlakami, które wiodą na przykład do schronisk. Tak, dokładnie. Znaczy, te warunki się będą poprawiać z dnia na dzień. Myśmy też dzisiaj, na dniu dzisiejszym, koledzy przecierali szlak z Jaworzyny na Łabowską Halę skuterem, czyli te warunki już będą już lepsze. A do tej pory no, warunki były bardzo trudne, głębokie śniegi, nieprzetarty szlak. To bez nart, w zasadzie bez sprzętu, do poruszania się w śniegu jest niemożliwe. No bo też ważna informacja, taka nie zawsze mamy wyobraźnię, chociaż mnie to często dziwi, że dorośli ludzie nie mają takiej wyobraźni, że ta pokrywa śnieżna jest po prostu niestabilna. Znaczy to tak, jeżeli mamy niezwiązaną pokrywę śnieżną, tak jak ten śnieg był taki świeży, to jest dochodzimy bez mała do podłoża, czyli idziemy, pchamy się w około półmetrowym śniegu cały czas, krok za krokiem, dlatego tutaj dziwnie to, że po 100, 200 metrach, po 300 osoby nie zawracają, przecież widzą, że jest ciężkie warunki naprawdę, a brnięcie dalej powoduje tylko to, że później te osoby są no, skrajnie wyczerpane i potrzebują pomocy. No często też dochodzą jakieś urazy, bo też tu na Cyrli się doszukałam, doczytałam informacji, że też urazy różnego rodzaju, tak, no złamania, tak, skręcenia. Tak, też, bo może przed tym, akurat ten przypadek był przed tym jakimiś opadami dużymi, natomiast było też oblodzenie i to też jakby w drugą stronę powoduje więcej urazów. A jeśli chodzi o inne zagrożenia takie, czy jakieś tutaj osuwające się masy śniegu na przykład, nie mówię lawiny, no bo nie wiem, czy możemy mieć do czynienia tutaj w naszych górach z lawinami, ale jakieś takie... Ja myślę, że jeszcze zarówno warunki same pogodowe w naszym tutaj przypadku, jak i troszkę jeszcze za mało chyba jest takich
śniegu, zwłaszcza ubitego, te warunki były na razie, ten śnieg jest sypki, także nie my, tu jeszcze nie mamy takiego zagrożenia dużego, żeby gdzieś te jakieś masy śniegu usuwały się tutaj gdzieś w tych strąbszych odcinkach Beskidów. No, mogą się zdarzyć, ale to na tą chwilę to jest bardzo, bardzo, bardzo znikoma szansa. Może w ramach przypomnienia taka informacja, że zawsze idąc w góry dobre obuwie, odpowiednie obuwie, no i odpowiednie przygotowanie do tego, odzież, przygotowanie. No tak, to jest jak co roku już powtarzamy to nigdy samo. Nigdy zadość. Powtarzamy dokładnie to samo. No ja mówię tutaj już na rynku, jak już nie mówimy marki, ale buty są przeróżne modele i tak naprawdę wybierając się w góry mamy możliwość zakupienia, ubrania naprawdę dobrych butów. Butów na Vibramie, które mamy teraz w momencie, kiedy są takie oblodzone troszeczkę te trasy. Są takie nakładki na buty, które są z małymi kolcami takimi, które naprawdę super się idzie w tych, nie ślizga się człowiek po lodzie czy po tym zmarzniętym śniegu. No i oczywiście ubieramy się w odpowiednie spodnie, w odpowiednią kurtkę nieprzewiewną, przeciwdeszczową, bo też możemy spotkać opady śniegu. No i też weźmy zapasowo, ubierzmy się na cebulkę, że jak idziemy do góry, rozbierzmy się, wychodzimy, gdzie chcemy wracać, ubierzmy się z powrotem. Plecak, ciepła herbata, jakiś baton energetyczny. No i jak mówię, jak co roku, no telefon. I aplikacja. I aplikacja, i numer. Przypomnijmy to, bo to ja wiem, że to się o tym bez przerwy mówi, ale jednak no, zapominamy, tak? Czasem idziemy z przyzwyczajenia. Warto sobie przed wyjściem w góry, jeśli nie mamy jeszcze, ściągnąć na telefon tą aplikację Ratunek, ona nic nie kosztuje. No dokładnie tak. Aplikacja jest darmowa w sklepie Play, na każdy telefon w tej chwili już jest dostępna. Ściągamy aplikację, to jest naprawdę 10 sekund. Instalujemy w telefonie, w momencie zagrożenia przyciskamy tam przycisk, który się pojawia na telefonie 3 razy, w tym momencie to zgłoszenie przechodzi jakby do każdej grupy regionalnej, do każdej centrali. Odbierają też ratownik tutaj dyżurny naszej grupy. I to, co jest najważniejsze, bo jest też telefon alarmowy, czyli 601-100-300, który możemy użyć, 985 jeszcze działa. Natomiast aplikacja nam daje to, że w tym momencie, kiedy ratownik odbierze to zgłoszenie z aplikacji, my też widzimy miejsce, gdzie ten wypadek się zdarzył, gdzie jest właściciel tego telefonu. I to jest najważniejsze w zimie. Nie zawsze wiemy, gdzie jesteśmy, tak? No dokładnie. Tak. Znaczy, może nie tyle nie wiemy, gdzie jesteśmy, co nie umiemy tego wyjaśnić, wytłumaczyć z dużą dozą dokładności. Dokładnie. Tak jak wczoraj się przypadek pokazywał z aplikacji, wydawało się, że ta osoba była niedaleko szlaku, a tak naprawdę była 200 metrów i gdyby nie aplikacja, to byśmy naprawdę dużo dłużej musieli jeździć i szukać tej osoby. Czyli aplikacja Ratunek, ona działa tak, że pokazuje też współrzędne. Tak, pokazuje ratownik dyżurny, widzi tak, współrzędne, widzi też zużycie baterii w telefonie. To są takie bardzo ważne rzeczy, które jednak może się zdarzyć, że my też będziemy potrzebowali większego okresu czasu na dotarcie do tej osoby poszkodowanej. I też my widzimy, na jakie możemy, czy nam wtedy ratownik dyżurny poinstruuje, żeby na chwilę, nie wiem, schować ten telefon gdzieś w ciepłe miejsce, do plecaka, pod kurtkę, żeby ta bateria była jak najdłużej, bo na tym będziemy bazować. Jeśli chodzi już o Wasze dyżury jako krynickiej grupy GOPR, jest Was mniej z racji tego, że na przykład nie chodzą wyciągi narciarskie? Znaczy, no jest tylko ta różnica, że po prostu nie pełnimy dyżurów w stacjach narciarskich, można powiedzieć, chociaż na Jaworzynie w tej chwili jest dyżur górski, więc tam ratownicy są i normalnie pełnią dyżur. Także nie, oprócz tych tradycyjnych miejsc, gdzie my w zimie pełnimy dyżury, to praktycznie nic się nie zmieniło. Czyli mówię, tutaj mogę powtórzyć, stacja centralna w Krynicy, rejonowa stacja ratownicza w Piwniczy Najzdroju, Przechyba i Magura Małostowska. Jeszcze mam taki punkt ratunkowy w Banicy, który tam kolega nasz prowadzi i też ma tam sprzęt, skuter. Także działamy na tym całym terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Tutaj jeśli chodzi o Piwniczną, to też udało mi się przeczytać, że też prowadzicie takie nietypowe akcje. Nietypowe w sensie nieratownicze, tak? Tylko mające na celu niesienie pomocy ludziom w tych trudnych warunkach atmosferycznych. Tak, no na bieżąco, to już nie pierwszy rok w zasadzie od początku powstania tej stacji. Zresztą wcześniej jeździliśmy z Krynicy, teraz jeździmy z Piwniczej. Wspomagamy tam pogotowie ratunkowe, załogi tego pogotowia w dotarciu do tych zdarzeń, które są na przysiłkach wysoko, gdzie wiadomo, że te karetki nie są w stanie dojechać. Użyczamy, znaczy współdziałamy przez to, że dowozimy ratowników czy lekarzy kładami do miejsca zdarzenia, czy sami transportujemy te osoby już do miejsca, gdzie karetka może dojechać. To jest bardzo dużo tych przypadków i no jak wiadomo, pogotowie czy tutaj wie, że na nas może zawsze liczyć i tutaj bardzo często współpracujemy ze sobą. A jeśli chodzi o to dosprzętowienie, jak to w tym momencie wygląda? Nieraz informowaliśmy o tym, że jakiegoś rodzaju sprzętu GoProwcom brakuje, czy to już jest... Ja wiem, że też potrzeby są pewno każdego roku nowe, inne, natomiast jest coś takiego, co by się przydało, na co czekacie? Znaczy myślę, że my tak już w tej chwili sukcesywnie zakupujemy jakby nowy sprzęt, wycofujemy ten sprzęt, który już ma swoje lata, który już
no powiedzmy, czasami się tam za często psuje, tak można powiedzieć, ale tu naprawdę wielki ukłon w kierunku samorządów, bo tak naprawdę z tych środków najwięcej kupujemy sprzętu, czy to ze środków powiatowych, czy ze środków marszałkowskich, Urzędu Marszałkowskiego, które są naprawdę dla nas tutaj znaczne w zasadzie, bo te grubsze zakupy robimy właśnie przez wsparcie samorządu województwa małopolskiego. Oczywiście też tu trzeba podziękować sponsorom, zwłaszcza zarządu głównego, czy tam te, które nam dostajemy centralnie jakby środki też na dofinansowanie w tym roku karetki górskiej, to tych Hilux, także no cały ten, myślę, że już jesteśmy naprawdę, mogę tak powiedzieć z ręką na sercu, że ten sprzętu jest dużo i jesteśmy w stanie przeprowadzić praktycznie działania w każdych warunkach. Natomiast mówię, no sukcesywnie jeszcze mamy kilka jakichś tam takich spraw, które musimy sobie dokupić, kilka rzeczy wymienić, także, ale naprawdę, no na tą chwilę można powiedzieć po tych ostatnich latach takiego dobrego i rzeczowego wsparcia, tak jak powiedziałem, ze strony samorządów czy sponsorów, naprawdę ten park maszynowy i sprzętowy ma się dobrze. Przyjmujecie też albo będziecie przyjmować nowych ratowników? No tak jak co roku, no w tym roku patrzymy na tą pandemię, no będziemy jakoś to musieli zrobić zgodnie z tymi obostrzeniami, które jeszcze przynajmniej na tą chwilę są i pewno jeszcze do marca będą, bo planujemy w pierwszy weekend marca jakby egzamin do grupy klinickiej GOPR. No zobaczymy jak to wyjdzie w tym roku, no co roku jest raz mniej, raz więcej tych ochotników. Wiadomo, część odpada na egzaminie, bo mówię, tutaj mamy jak zawsze i narty, i topografię, ale udało się co roku kilku naprawdę bardzo fajnych kolegów, mam nadzieję przyszłych ratowników, przyjąć, no i na tym bazujemy. A gdyby ktoś marzył o tym, żeby zostać ratownikiem, to jaką drogę powinien obrać? Gdzie powinien skierować swoje kroki? Znaczy, no przede wszystkim tak u nas to jest, że musi mieć dwóch członków prowadzących, tak? Czyli już takich ratowników rzeczywistych, którzy są już członkami naszej organizacji, bo tak naprawdę, no jeżeli osoba taka jest zupełnie spoza tego grona, no tak to do końca tak my tak na to spoglądamy, że niewiele wie od nas, tak? Jeżeli nawet nie zna dwóch ratowników, którzy już są tymi ratownikami, tak można powiedzieć. No wiadomo, czasami są osoby spoza, chcą, oczywiście też przyjmujemy, bo to tak naprawdę ważny jest egzamin, czyli wyjście kondycyjne na Jaworzynę Krynicką, później zjazd, egzamin z nart już na stoku Jaworzyny Krynickiej i później te osoby, które to zaliczą, są zapraszane na egzamin z topografii, czyli z topografii terenu naszego działania, czyli Beskid, tak jak powiedziałem wcześniej, sądecki i niski. No jeżeli zaliczą na tam wymaganą ilość punktów, no to wtedy rozpoczynają tak zwany staż kandydacki. Także my wszystkich zapraszamy, jeżeli ktoś się czuje na siłach narciarsko właśnie, i topograficznie. Przede wszystkim, bo to trzeba się czuć na siłach. I topograficznie zapraszamy egzamin na wszystko na naszej stronie www.gop-krynica.pl. Tam można ściągnąć też potrzebne dokumenty. I zgłosić się do grupy, złożyć te dokumenty. Jeszcze rozmowa jest ze mną lub moim zastępcą. No i zapraszamy na egzamin. Jeszcze taka informacja może z ostatnich dni, na zakończenie tej naszej rozmowy. Tak się, niektórzy może złośliwi, może nie złośliwi mówią o tym, że mamy jako Polacy nowy sport narodowy, czyli morsowanie, tak? Już liczne memy na ten temat powstają. I pewno jeśli o Pana chodzi, jeśli chodzi o grupę krynicką mors, to nie samo morsowanie takie typowe, które jest nam znane od kilkunastu lat, a zyskuje coraz większą popularność. Natomiast to suche morsowanie, o którym tutaj no, smutny incydent, czy smutne wydarzenie w weekend. Tutaj, no nie wiem, czy można tutaj mówić o tym, jak się przygotować do takiego czegoś, czy to w ogóle można się do tego przygotować? Powiem Pani szczerze tak, że no myśmy w tym roku po raz pierwszy się spotkali na taką skalę z tym zjawiskiem. Może jeszcze, przepraszam, wejdę w słowo, czyli wyjaśnimy tutaj suche morsowanie, czyli chodzenie prawie że w bieliźnie po szlakach górskich w zimie oczywiście, tak? W szortach, czasem w rękawiczkach i czapkach, ale nie zawsze. Ja powiem tak, ja osobiście nawet nie bardzo mam ochotę zagłębiać się w ten system tego morsowania, dlatego że uważam, że tak jak z działaniem gorąca w saunie, czy morsowanie takie powiedzmy zwyczajne w wodzie, to jest krótkotrwałe działanie, tam zimna czy gorąca, jest to na pewno zdrowe i tak dalej. Natomiast tutaj no, sami Państwo widzicie, co się dzieje w górach. Mieliśmy przykład Babiej Góry. Ja osobiście widziałem taką osobę tydzień temu na przechybie. Widzieliśmy, jak się to kończy tak naprawdę. Bo wczoraj też była następna akcja w rejonie koledzy grupy Beskidzkiej nad Bielskiem też mieli osobę taką, którą też docierali dwie godziny, która była też w krótkich spodenkach. Ja myślę, że proszę Państwa, przede wszystkim chyba tutaj trzeba może faktycznie poczytać o tym temacie. To nie wystarczy się rozebrać, tak jest moje zdanie, i pójść w góry w samych krótkich spodenkach, gdzie na 3-4 godziny wystawiamy się na działanie
wiatru, zimna, mrozu i tak dalej, bo jak widzimy, kobieta, którą udało się zwieść, ewakuować w zasadzie z Babiej Góry, jest naprawdę w ciężkim stanie. I jeżeli to ma iść w tym kierunku, że będą sobie ludzie, no nie wiem, wpływać na swoje zdrowie w taki sposób, no to ja nie widzę sensu czegoś takiego. Oczywiście na pewno ktoś powie, że są przesłanki, jest jakaś metoda, może tak. Tylko jak do wszystkiego ekstremalnego trzeba się do tego przygotować, a nie, że po prostu ktoś się rozbiera pod przechybą i idzie na obidze w samych kąpielówkach, no bo to chyba nie o to chodzi. No jeszcze co ciekawe, co mnie osobiście bardzo zadziwiło, może tak, może to jest odpowiednie słowo, że nawet nie ma w plecaku tego ubrania, tak? Nie przewiduje takiego momentu, że ten organizm nie wydoli, że wyjmie kurtkę czy spodnie z plecaka i się ubierze na tym szlaku. Znaczy ja powiem szczerze, może to nas troszeczkę śmieszy takie zachowanie, ale no to jest troszeczkę zachowanie, które wpływa na zdrowie, a czasami może i tak jak tutaj w przypadku Babiej Góry na życie tych osób i naprawdę robienie sobie na złość nie jest dla mnie najlepszym pomysłem. Ale mówi pan, że spotykacie już takie. Tak, ja osobiście widziałem na przechybie osobę, która szła od Radziejowej w samej koszulce i w samych shortach. No, tak naprawdę dla mnie to niespotykane i myślę, że oby się to tylko nie skończyło w taki sposób, że ktoś w końcu GOPR może w takim przypadku nie zdążyć czasami. No ta akcja z Babiej Góry, no to tam 50 minut sami ratownicy przypadkowi docierali, a kolejne minuty docierała fachowa pomoc. Dokładnie, ja też chcę powiedzieć tak, że w tych warunkach, które ostatnio były w górach, też trzeba zwrócić uwagę na to, że dotarcie samych ratowników do osoby poszkodowanej też będzie trwało. To nie jest tak, że my będziemy jak w lecie do 30 minut, do 20 minut dojedziemy, tylko tak jak w niektórych przypadkach ratownicy muszą iść na nartach skiturowych. Czasami już nawet nasze pojazdy, skutery, kłady nie są w stanie przebić się przez takie głęboki śnieg. I tak jak dotarcie w przypadku Babiej Góry, czy już może nie do końca odnośnie marsowania, na przykład w Bieszczadach, trwa około półtorej godziny, czy godziny. Także to teraz muszą sobie wszyscy wziąć pod uwagę, jak szybko ta pomoc jest w stanie dotrzeć. Bo śmigłowiec też nie przyleci, jak nie będzie warunków, będzie noc. Oczywiście. Czyli mierzmy siły na zamiary przede wszystkim, tak? No przede wszystkim. Ja uważam naprawdę tutaj apel taki, żeby to jak do wszystkiego, ja mówię, wszystko jest dla ludzi, ale myślę z odpowiednim zapoznaniem się z tematyką, którą chce się w tak ekstremalny sposób stosować. Fantazja fajna rzecz, ale też warto mieć na uwadze własne słabości, własne zdrowie przede wszystkim, tak? Dziękuję serdecznie za wizytę w studio, za rozmowę. Moim widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.